Aleja baobabów to z dużym prawdopodobieństwem najbardziej niezwykła i osobliwa promenada na świecie. Aby ją zobaczyć, trzeba wybrać się na Madagaskar, ale potężne baobaby to nie jedyni giganci na wyspie. Madagaskar zamieszkują też ogromne motyle komety o niesamowitej rozpiętości skrzydeł dochodzącej nawet do 20 cm. Przy takim owadzie można poczuć się jak w świecie liliputów. Wakachina wygląda jak oaza pośrodku pustyni. Chwila, to faktycznie jest pustynia, tyle że w przeciwieństwie do wielu innych, tu znajdziecie parę klubów i barów. Jakie oferuje atrakcje? Można uprawiać sandboarding, a nawet bodyboarding. Tylko pamiętajcie, żeby założyć okulary i porządnie zacisnąć usta. Tunel Miłości nieopodal Klewania na Ukrainie jest kompletnie zarośnięty. Niektóre pary wierzą, że jeśli wspólnie przejdą ten 4-kilometrowy korytarz, spełni się ich marzenie. Uważajcie jednak, czego sobie życzycie. Tunelem 3 razy dziennie przejeżdża pociąg. Słuchając o alei Dark Hedges w Irlandii Północnej, może wam przejść dreszcz po plecach. Krążą na jej temat ponure legendy. Miejscowe podanie głosi, że droga ta jest nawiedzana przez ducha zwanego Szarą Damą. Nie trudno się chyba domyślić, jaki popularny serial kręcono w tej scenerii. W północnej Portugalii znajduje się niezwykły dom, który wygląda jak pradawna budowla, niemal jaskinia, ale to faktycznie wiejska chałupka. Nazywa się Casa de Penedo, co dosłownie oznacza dom z głazów, a obecnie służy za malutkie muzeum. Z daleka wygląda jak ogromny kamień. Czyż to nie idealny lokum dla jakiegoś tajemniczego stworzenia? Kolejna taka przedziwna siedziba znajduje się we Włoszech, pośrodku jeziora Recensi. Jest to sztuczny zbiornik powstały w wyniku powodzi. Miejsce słynie z pochodzącego z XIV wieku kościoła stojącego w wodzie. Pieszo można więc dotrzeć do wieży tylko zimą, o ile jezioro zamarznie. Bajkał to jezioro, po którym z pewnością można się przespacerować. Nie ma się co dziwić. Położone w sercu Syberii zamarza każdej zimy. Bajkał jest ogromny, z 27 wyspami na swoich wodach. Jest to również najgłębsze jezioro na świecie, o głębokości równej ponad 1600 metrów. Przenosimy się do wód gorących. Grand Prismatic Spring w Wyoming, USA to największe gorące źródło w Stanach i trzeci co do wielkości tego typu zbiornik na świecie. Pod żadnym pozorem nie można w nim pływać. Nie dość, że jest wybitnie gorące, to jeszcze wejście do wody grozi grzywną. Lepiej więc rozkoszować się widokiem z bezpiecznej perspektywy brzegu. Jeśli kiedykolwiek marzyliście, by poczuć się jak księżniczka lub książę z bajki, Mont-Saint-Michel we francuskiej Normandii to najlepszy cel podróży. Zjawiskowy zamek okala woda, ale nie przez cały czas. Wszystko zależy od faz księżyca. Największy przypływ można zaobserwować na 36 do 48 godzin po pełni. Podczas mojej wizyty dookoła było jedynie parę kałuż i wielkie nic. Nocne niebo, usiane tysiącami gwiazd, jest takie romantyczne, ale prawdziwe morze gwiazd dopiero nadaje poetycki nastrój. Witajcie na Malediwach, na wyspie Wat Hu. Tutejsze plaże świecą w nocy na niebiesko za sprawą bioluminescencyjnego planktonu. Chyba nie sądziliście, że to prawdziwe gwiazdy. Jeśli gwiazdy aż tak bardzo was nie kręcą, może spodoba wam się niebo pełne balonów. Kapadocja, region w Turcji, słynie przede wszystkim z niesamowitych formacji skalnych, ale przyciąga także miłośników latania balonami na gorące powietrze, jak i tych, którzy chcą je jedynie podziwiać z dołu. Za każdym razem, gdy siedzicie przy oknie w samolocie, marzy wam się spacer w chmurach? Dobra wiadomość, moi mili, możecie to zrobić w Boliwii, może nie dosłownie w chmurach. Mam na myśli niesamowite Salar de Uyuni. Nie jest to chmura, a olbrzymie solnisko. W porze deszczowej w jego powierzchni odbija się niebo, co tworzy niesamowitą iluzję, jakby nie było horyzontu i dało się chodzić po niebie. W Kolumbii koniecznie odwiedźcie sanktuarium Las Lajas. Aby dostać się do samego kościoła, trzeba pokonać most, który zdaje się być zawieszony w powietrzu. W dole natomiast przepływa wartki strumień. I szybki powrót do Francji. Jesteśmy w Colmar, mieście w Alzacji. Spójrzcie tylko na te domy. Kolorowe, drewniane fasady, kanały przyozdobione kwiatami, brukowane wąskie uliczki.
W Niemczech też znajdzie się wiele miast z domkami niczym z bajki, a Rotenburg ob der Tauber to doskonały przykład. To doskonale zachowane średniowieczne miasto wyróżnia się dziesiątkami różnobarwnych fasad i autentycznych tawern. Szczególną magię zyskuje zimą, gdy dachy pokrywa śnieżny pył, a miasto opanowują świąteczne jarmarki. Na Islandii wiele dachów, domostw porasta trawa. Takie zabudowania nazywane są domami torfowymi, a trawa na dachu pełni w tym wypadku kilka różnych funkcji. To nie tylko element ozdobny, ale przede wszystkim ochrona przed ulewnymi deszczami. Trawa rośnie na podłożu ze skały lawowej i wymaga regularnego przycinania. W Kostaryce na wyspach Isla del Caño znajduje się zbiór około 300 okrągłych przedmiotów różnych gabarytów. Miejscowi nazywają je Las Bolas, co oznacza kule. Kamienie te mają prawie idealnie sferyczny kształt. Niektóre są naprawdę ogromne, z wagą dochodzącą do 16 ton. Zostały wykonane z różnych materiałów: gabro, wapienia i piaskowca. Jedna z teorii mówi, że ustawiano je w rzędach naprzeciw domów zamieszkiwanych przez wodzów. Nie mamy pewności, skąd się tak naprawdę wzięły, ale krąży legenda, że pochodzą z Atlantydy. Nazwa Salto Angel, czyli anielski wodospad, mówi sama za siebie i zaiste. Miejsce prezentuje się idylicznie. To najwyższy, nieprzerwany wodospad, znacznie przewyższający słynny wodospad Niagara. Woda spada tu kaskadami, a w porze suchej część wyparowuje po drodze, tworząc te jakże zjawiskowe chmury. Jeśli lubicie olśniewający blask, polecam odwiedzić kryształową jaskinię w Meksyku. Wstęp dozwolony jest tylko z profesjonalnym przewodnikiem, ale z pewnością warto. Kiedy bowiem ostatni raz widzieliście kryształ dwa razy większy od siebie? W marokańskim miasteczku Szafszaban dominującym kolorem jest błękit nieba. Nie lazurowy, nie chabrowy i nie turkusowy. Większość tamtejszych domów pomalowana jest na najpiękniejszy odcień błękitu, jaki kiedykolwiek widzieliście. Ze względu na położenie w górach, miejsce to nie należy do łatwo dostępnych. Kolejny błękitny krajobraz oferuje nam łatwiej dostępne Santorini. Domy są tu wprawdzie pomalowane na biało, natomiast niemal wszystkie dachy mają żywy, niebieski odcień. Białe fasady chronią domy przed palącym słońcem i gwarantują świetne tło dla instagramowego zdjęcia. W Słowenii nie można przegapić jednego z najbardziej spektakularnych miejsc na świecie. Jezioro Bled wyróżnia jego niepowtarzalny, prawdziwie akwamarynowy kolor. Poważnie, to nie sprawka Photoshopa. Na samym środku jeziora znajduje się klif, a właściwie mała wyspa z zamkiem i paroma innymi zabudowaniami. Aby jeszcze bardziej osłodzić sobie dzień, koniecznie spróbujcie miejscowej kremówki według tradycyjnej, sekretnej receptury. Patrząc po raz pierwszy na zdjęcie jeziora Morin Lake w Kanadzie, można przysiąc, że to dzieło Photoshopa albo profesjonalnego artysty-malarza. Skądże znowu? To buzujące odcieniami błękitu miejsce jest jak najbardziej prawdziwe i tak idylliczne, że nie chce się stąd wyjeżdżać. Pagan, tajemnicze starożytne miasto w Birmie, to klasyczny przykład krajobrazu jak z baśni. Egzotyczną roślinność, mglisty górski pejzaż i imponujące świątynie można podziwiać z perspektywy roweru lub balonu. Na Filipinach jest masa miejsc do zobaczenia, natomiast z pewnością wyjątkowo piękne są lokalne plaże. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję, wybierzcie się na ukrytą plażę w pobliżu El Nido. To idealne miejsce, by nacieszyć się odrobiną spokoju i samotności. Wapienne zatoczki skutecznie chronią ją przed napływem łodzi, ale też przed nieprzychylną pogodą. We włoskim regionie Liguria znajdziecie dziesiątki wspaniałych plaż, które z pewnością zapadną wam w pamięć. Zatoka Poetów w Porto Venere jest jednym z takich miejsc. Plaża leży tuż przy klifie, a pod wodą znajdują się jaskinie, do których można wpłynąć. Zyskała przydomek Zatoki Poetów od Byrona. Legenda głosi, że słynny brytyjski poeta znalazł tam inspirację, gdy płynąc przez zatokę szukał swojej muzy.
Regione Cinque Terre również znajduje się w Ligurii i to bardzo blisko. Jeśli więc zawsze marzyliście, żeby zobaczyć na żywo te wszystkie pocztówkowe włoskie widoczki z klifami i morzem w roli głównej, to jest to doskonała okazja. Według miejscowych podań marynarze malowali swoje domy na jaskrawe kolory, aby łatwiej było odnaleźć drogę powrotną do domu. Wyspa Skye w Szkocji idealnie sprawdziłaby się jako sceneria dla jakiegoś historycznego serialu o walecznych rycerzach i damach ich serca. Jestem też przekonany, że mieszkają tu też jakieś wróżki. Obowiązkowym punktem programu jest Old Man of Stor, wzniesienie o skalistych, stromych zboczach. O miejscu tym nie krąży wprawdzie żadna znana legenda, ale i tak jest to jedna z najbardziej niesamowitych i fotogenicznych scenerii na naszej planecie. Na pierwszy rzut oka, oglądany z lądu, to zwykły kamienny most. Ale cały sekret ujawnia się, gdy spojrzeć na niego z poziomu wody. Most i jego odbicie tworzą idealny krąg, niczym portal do ukrytego podwodnego świata. Ta perełka znajduje się w Saksonii w zasięgu krótkiej przejażdżki z Berlina lub Drezna.